Mewo to dowód na to, że metropolia w Pomorskim jest i istnieje. Wielki sen i marzenie Pawła Adamowicza o budowie metropolii, o tworzeniu takiego systemu powiązań pomiędzy gminami najzwyczajniej się spełnia. To myślę ważne z perspektywy wszystkich mieszkańców, również tych mniejszych gmin, które ja reprezentuję jako gminę Pałezłowo, tak żeby ten kontakt i przemieszczanie się między miastami w ramach obszaru metropolii był łatwiejszy. W chwili obecnej będzie na początku 30 rowerów, ale wierzę w to, że z biegiem czasu będziemy zwiększać liczbę stacji i liczbę rowerów. Dla takiego miasta jak Płock jest to potwierdzenie, że jesteśmy członkiem i częścią obszaru metropolitalnego, że możemy wziąć rower w naszym Płocku i ścieżkami rowerowymi lub innymi trasami pojechać do Gdańska, Sopotu, Redy, Rumi, do Wacławowa, do Stełżycy, do Somonina. To jest rzeczywiście taki prawdziwy wymiar połączenia. I to, co mogę powiedzieć na teraz, to te 22 rowery, które mamy przypisane, to jest stanowczo za mało. Liczymy, że osoby, które dotychczas do roweru się nie przekonały, wsiądą na rower i również wzrośnie nam wskaźnik podróży właśnie tym środkiem transportu. Dzisiaj w Gdańsku to jest 6%, ale liczymy, że dzięki temu ten wskaźnik wzrośnie.